Dzień dobry, Hanna Maria Żukowska jest ze mną w studiu, kłaniam się nisko. Dzień dobry Państwu. Muszę zacząć od tego, że jestem nieco zawiedziony. Nie przyniosła mi Pani kwiatów. A Pani ostatnio chodzi do mężczyzn wyłącznie z goździkami. Nie zawsze z goździkami. Ostatnio byłam też z tulipanami Pana prezydenta Andrzeja Dudy. Odkłamuję stereotypy. Tak, właśnie. I przyniosła pani kwiaty marszałkowi Hołowni, żeby go przeprosić za swój niewyparzony język. A ja nie zasługuję na kwiaty. Jestem jeszcze starszy od niego. Musi pan mnie wkurzyć jeszcze bardziej. No, spróbuję, ale trochę jestem zawiedziony. A to nie jest trochę tak, że przepraszam, z lewicy. Ja wiem, że to nie o pani było w oryginale, ale z takiej najbardziej twardej posłanki lewicy została teraz taka biedna, skulona myszka? Nie wiem. Sama to wymyśliłam. Uważam, że rzeczywiście pan marszałek dotrzymał słowa. To powiedziałam, że jeżeli nic się nie zmieni, to będzie rzeczywiście 11, nie 12, nie czerwiec, nie listopad, to przyjdę do niego z kwiatami. Przyszłam. Mm-hmm. I przeprosiłam. Też, tak. Mm-hmm. No dobrze. Pani poseł, czy aborcja to sprawa kobiet? Pytam, bo pani wczoraj krzyczała, dobrze mówiła. Ja nie krzyczałam wczoraj. Że starsi panowie w garniturach nie będą mówić kobietom, co mają robić ze sobą. Rozmawiamy w końcu o życiu kobiet. No to było ewidentne nawiązanie do pana profesora Zolla, który też teraz się reaktywował medialnie. I to przez niego mamy te przepisy, które mamy, bo moglibyśmy mieć już przepisy, które zostały uchwalone przez SLD i podpisane przez prezydenta Kwaśniewskiego w 1996 roku, gdyby właśnie nie on, gdyby nie profesor Zoll. To byśmy już w ogóle byli po tej awanturze, już byśmy w ogóle o tym nie dyskutowali. Ale dobrze, ale pani naprawdę uważa, że aborcja to sprawa kobiet? To jest sprawa dotycząca tych, które mogą być w ciąży tak, i które mogą ewentualnie usunąć. To jest bardzo ciekawe. Pani mówi, że aborcja to sprawa kobiet, a jednocześnie mówi pani, cytuję, zdarzają się sytuacje, że biologiczny mężczyzna rodzi dziecko. Pani w tym studiu mówi, że mężczyźni... Pani w tym studiu mówi, że mężczyźni rodzą dzieci, a jednocześnie mówi, że aborcja dotyczy tylko kobiet. Halo, w końcu skoro mogę urodzić dziecko, to posługując się pani logiką, powinienem też decydować o aborcji. Jeżeli mogą, jeżeli mają macicę. Jeżeli mówimy o osobach, które są w trakcie na przykład korekty płci. Ale rozumiem, że nie chcemy wchodzić w takie zdarzenia, które się zdarzają. Nie, pani mówi, że mężczyźni rodzą dzieci. Pani mówi, że kobieta, że aborcja jest wyłącznie sprawą kobiet. Aborcja jest sprawą tych, które... osób, które są w ciąży i które mogą w ciąży zajść i które w związku z tym mogą ją usunąć. Jeżeli będą miały taką decyzję, to powinny mieć wybór. To dlaczego się pani w tej sprawie wypowiada? Bo pani jednocześnie sama deklaruje, że dlatego jest się wypowiadam, po menopauzie i pani nie może zajść w ciąży. Dlatego się wypowiadam, że każda kobieta, która ma córkę, ma rodzinę, jest to w obszarze jej zainteresowań. Każda kobieta, która ma córkę? A ja mam akurat dwie córki, bo powinienem się wypowiadać dwa razy częściej Dobrze, ale ja byłam pani w ciąży i miałam rozważania takie w pewnym momencie, dlatego że pojawiło się podejrzenie, że jest bardzo poważne uszkodzenie płodu. Na szczęście ono się później w późniejszych badaniach nie potwierdziło. Nie rozumiem tej logiki, bo pani niech się pani nie gniewa. Pani na gruncie wyznaczonym nawet przez siebie przegrywa walkę z logiką widowiskowo. Wie pan, jaka jest walka z logiką prawicy? Walka z logiką prawicy w ramach prawicy polega na tym, że prawica z jednej strony mówi, że jest za życiem, że to jest mordowanie dzieci, ale jednocześnie nie chce przyznać, że konsekwencją tego powinno być wskazywanie kobiet za morderstwo, czyli na dożywocie. Tego nie chcą powiedzieć. No, ale jeżeli ktoś jest, zapewne tak uważa. Ale jeżeli ktoś jest logiczny i mówi, że to jest zabójstwo, no to w takim razie rozumiem, że kara taka jak za zabójstwo. No bądźmy konsekwentni, dobrze. Tak? To pani wzywa do konsekwencji. Ja na pani miejscu rozpocząłbym tę konsekwencję od siebie. Czyli skoro pani naprawdę uważa, że mężczyzna może rodzić dziecko, a aborcja dotyczy tylko to ten, który tych, może, to niech dzieci, się wypowiada to w takim pani razie. Zapraszam, się zapraszam, niech się wypowiedzą. Natomiast znów pani przypomnę, że wedle pani logiki pani nie ma prawa wypowiadać się aborcji, bo pani nie rodzi już dzieci. Kropka. A ja mam dwie córki, więc argument urodziłam z córkami jest... i nie ma pan tego doświadczenia, które ja mam. Bycia w ciąży z tym, z czym to się wiąże, jeżeli chodzi o przeżycia, z tym, zmiany we własnym organizmie, to dotyczy osób, które są w ciąży. To w ich ciele rozwija się płód i to te osoby mają prawo o tym mówić. Anna Maria Żukowska jest z nami w studiu. Zapewne już się państwo zorientowali. W sprawie aborcji głosowania będą dzisiaj. Są ustawy 4. No i co? I wszystkie przejdą dalej? Nie wiem tego. Mam nadzieję, że tak. Zobaczymy. A jak zagłosuje Lewica?
Lewica zadeklarowała zagłosowanie za wszystkimi czterema projektami. Nasze są głosowane w pierwszej kolejności. Jeżeli się okaże, że coś się wydarzy nieplanowanego, niezakładanego i takiego, które, no coś, co nie zostało, nie będzie dotrzymaniem ustaleń, na przykład z marszałkiem Hołownią, to, no to będzie reakcja na pewno. Na a, czyli wasze są pierwsze. Czyli jakby się okazało, że na przykład posłowie PSL-u nie zagłosują za waszymi projektami, to wy nie zagłosujecie za ich. Tak. Tak ich trzymacie za gardło. Dobrze. Wspaniała zabawa, naprawdę. Pani poseł, wy się strasznie oburzyliście, mówię wy, Lewica, bo was podobno trzecia droga podsłuchiwała. Marcelina Zawisza, używając pani języka, reaktywowała się i mówiła, że to wyjątkowy skandal, który musi zostać wyjaśniony. Chyba, że to nowe standardy trzeciej drogi. Chodzi o to, że podczas waszego spotkania były włączone kamery i transmisja sejmowa. No, był taki incydent. Uważam, że tutaj powinno się temu przejrzeć Ministerstwo Cyfryzacji, bo on nie, może potencjalnie nie dotyczyć tylko klubu Lewicy. Słyszę, że to jest Watergate polski. Różne posiedzenia, między innymi tajne posiedzenia, czy to Komisji do Spraw Służb Specjalnych, czy to do spraw Pegasusa, czy też czasami są też tajne posiedzenia całego Sejmu. Nie chcielibyśmy, żeby sobie, nie wiem, ktoś mógł siedzieć, nie wiem, Putin w Moskwie i gdzieś sobie to odpalić na telewizorku. Myśli pani, że to Putin spowodował, że transmitowano wasze... Ale wie pan, ja właśnie dlatego, że taki incydent się wydarzył, ale ja nie to mogę, ja bym nie, nie chciała, żeby było jakiekolwiek podejrzenie, pani że mnie... coś się może takiego wydać w przyszłości. Ja się martwiłem o pani humor, bo przyszła pani nieco jakaś taka zmartwiona, ale pani mnie dzisiaj rozwali śmiechem, no bo wizja, że Putin siedzi i ogląda transmisję z posiedzenia klubu Lewicy, to nie, jest klubu naprawdę Lewicy nie, sztos. Ale pytanie, czy nie chciałby się dowiedzieć na przykład czegoś z posiedzenia tajnych komisji. Jeżeli na przykład będziemy w stanie wojny i będziemy omawiać różne rzeczy, które się wtedy pani omawia, ale poseł, będzie pani zadbajmy w takim pani razie poseł, o to, dobrze, żeby nie było w ogóle sprawę, nawet tego podejrzenia. Zakończmy tę sprawę jednoznaczną deklaracją. Przekonują pani słowa Jacka Cichockiego, szefa Kancelarii Sejmu, że to nieszczęśliwy incydent po prostu. Mogło tak być, tylko po prostu w takim razie zagwarantujmy taki system bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Sejmu, żeby po prostu nie mieć cienia podejrzenia, że coś się może wywalić. Jeżeli poseł, to był błąd techniczny czy błąd pytanie ludzki, w tej części to są procedury na to pytanie, te błędy czy pani też będzie kandydować do Parlamentu Europejskiego? Zobaczymy. W tej chwili jesteśmy w trakcie rozmów na temat budowania list, na temat naszego komitetu. RMF 24, nasze media społecznościowe, tam dalszy ciąg tej rozmowy i to nie tylko o mężczyznach, którzy mogą rodzić dzieci, a nawet w ogóle nie o tym. Pani poseł, pytam o te wybory, bo... To może zacznijmy od początku, a początek jest taki, że historyczne dno w wyborach samorządowych osiągnęła Lewica. Tak nisko jeszcze nie upadliście. 6,3% głosów w głosowaniu do sejmików. Mieliście 11 radnych wcześniej w sejmikach. Uważaliście, że to bardzo mało, za mało. Ale to był trudny rok 2018. Lewica była poza Sejmem i rzeczywiście szła jak burza prawica. A teraz proszę, macie swojego wicepremiera, macie swojego wicemarszałka, macie swoich ministrów. Macie 6% i raptem 8 radnych. Jest gorzej niż kiedykolwiek. Wynik to jest dzwon? Wiemy, jaki jest wynik. Wynik jest niesatysfakcjonujący, natomiast on się przekłada na 130 radnych w skali kraju, tylko z tego komitetu, bo z naszych partii, które startowały z komitetów lokalnych, jest tych radnych więcej dużo. I trzeba wyciągnąć wnioski. W tej chwili jakie? Jesteśmy na etapie analiz. Są różne hipotezy. Są hipotezy takie, że to, że jesteśmy jednocześnie jedną nogą w rządzie, drugą nogą w opozycji jako klub, czyli że mamy dwie partie. To jest sytuacja ekstraordynaryjna. Nigdy się w polskim parlamencie nie zdarzyła, żeby pełna taki zgoda klub był. Być może to. Nie wiem. Rozważamy to. Co pani proponuje? Nie, bo to dobra, jest wtedy, bo ja wiem, ludzie niespójna narracja, tak? Ludzie mają różne, poglądy. Natomiast ja lubię rozmawiać z panią, bo pani... miewa poglądy własne, a nie... Dziękuję, cieszę się, że pan proszę tak ocenia. Tak, tak, i doceniam. Nawet jeśli te poglądy wydają mi się właśnie ekstraordynaryjne, jak te poglądy na temat roli mężczyzn w powstawaniu życia, to w tej sprawie chciałbym poznać pani pogląd. Jakie wnioski powinna wyciągnąć Lewica?
Dotyczące na pewno strategii. Ta strategia musi ulec zmianie. Musi być moim zdaniem większa spójność klubu, narracji tego klubu. Bo jeżeli ale to znaczy co? Chcemy spacyfikować razem? W jednej i tej samej sprawie. Nie, tylko że to musi być jasne, jakie mamy stanowisko, bo to ludzie, część ludzi oczywiście rozróżnia wszystkie partie lewicy, ale część nie. Uważa, że to jest stanowisko całej partii, całego klubu. I czasami bywa to niezrozumiałe. Czasami też bywa niezrozumiałe, jeżeli akurat w konkretnie w wyborach samorządowych, to się zaznaczam, nie zdarzy w wyborach do Europarlamentu. Będzie jedna lista, nie będzie różnych szczebli, ale te dwie partie startują w przeciwnych, konkurujących ze sobą komitetach w jednym samorządzie. Krakowie, na macie w Krakowie, super sytuację, na przykład w Łodzi. To też może budzić pewne niezrozumienie wśród wyborców. I potem, jeżeli mają z kolei na wszystkie te partie zagłosować do sejmiku, jak one na niższym szczeblu między sobą rywalizują, może to być dziwne. Czyli to nie była bransoletka, to były guziki u marynarki, które tak stukają. Które stukają. Ale nie, mnie to nie przeszkadza, niech sobie pani postuka. Mogę nawet pani tam postukać razem. Panie redaktorze. Ja mam dzisiaj dobry humor, bo pani jest piątek, na litość boską. Też się cieszę, że jest piątek, naprawdę. Słońce świeci, jest piątek i chciałbym się dowiedzieć, co pani proponuje lewicy, jaką kurację, a pani mówi, że musimy być bardziej spójni. Za tym coś się kryje, tylko nie do końca rozumiem, co. Znaczy, podejrzewam, że kryje się chęć wzięcia za twarz partii Razem i przymuszenia ich do tego, żeby głosowali tak jak my. Jestem ostatnią osobą, która by to rekomendowała, dlatego że ja doprowadziłam wspólnie oczywiście z partnerami do zbudowania listy Razem i ruchami miejskimi w Warszawie, co przełożyło się, no myślę, że na jednak sukces. 8 mandatów w Radzie Miasta. Nie byliśmy w tej Radzie Miasta już od ponad dekady. A Magdalena Bieja to osiągnęła sukces? 12 tak. I 8 zamiast tam drugiej tury tak, i zwycięstwa nad Tobiaszem Bokańskim? Dlatego, że to jest i budowanie jej rozpoznawalności, i ciągnięcie listy, i ten wynik do Rady Miasta uważam, że jest dobry. Ciągnięcie listy z... Ktoś mi powiedział, już nie pamiętam kto z polityków lewicy, że Magdalena Biejat dostała mniej głosów w Warszawie niż w wyborach parlamentarnych niż w wyborach parlamentarnych Lewica w Warszawie. Ale mówimy o wyborach samorządowych, w których uważam, że na tle reszty kraju Warszawa, której jestem współprzewodniczącą, jeżeli chodzi o struktury Nowej Lewicy, ma się, znaczy, może czuć, że obroniła tutaj swoją pozycję. Czyli Magdalena Biejat waszą kandydatką na prezydenta, dobrze rozumiem, skoro nie tak. Nie wiem, myślę, że pewnie będzie to kobieta. Nie wiem, czy Magdalena Biejat, są uważam wszystkie moje koleżanki, ja zaznaczam, powtarzam to już nieraz, to nie jest absolutnie kierunek, w którym bym chciała podążyć. Czyli pani ja nie. Nie, pani nie, na pewno nie. Nie nadaje się do tego i nie chcę, ale wszystkie moje koleżanki absolutnie z klubu mają kompetencje i pełne predyspozycje do kandydowania wszystkie na prezydentkę. To jest, proszę Państwa, to jest bogactwo. To jest klub, to jest lewica. Wszyscy się nadają kobiety, na prezydenta, tak. Po prostu wszyscy, co kobieta, to lepsza. No, uważam, że absolutnie, moje koleżanki. Absolutnie. Jestem po prostu... Jestem z nich dumna, tak, zwłaszcza ja po wczorajszym dniu, ze wszystkich. Kiedyś była też kobieta już. Kobietę kandydowała z lewicy na prezydenta. Ale nie była członkinią mojego klubu, ani moją przyjaciółką. Ale była bardzo znaną działaczką i Magdalena Ogórek świetnie, tak, no właśnie. Gorzej było z poglądami. Zostawmy Magdalenę Ogórek. Pytam o wybory europejskie, bo pani tak mówi niejednoznacznie, nie wiem, czy będę kandydowała. To może zadam inne pytanie. A pani chciałaby kandydować? Rozważam to, bo uważam, że trzeba wesprzeć cały komitet, który powinien zrobić taki wynik pozwalający na odbicie się po tym wyniku samorządowym. Czyli pani nie tyle chce dostać się do Brukseli, ile pani chce wystartować, żeby tam nazbierać głosów. Wszyscy fani Anny Marii Żukowskiej, wszyscy fani mężczyzn zachodzących w ciążę będą głosować na panią. No może tak być, zobaczymy, jeszcze nie podjęłam tej decyzji. Wszyscy mężczyźni, którzy zachodzą w ciążę, zagłosują na panią. Wszyscy to może być wszyscy, pełen wszystkie kobiety, którzy, zbiór pusty, którzy ale... uważają, że zgadzają się z tym, że jak, tak jak pan redaktor, że mam własne poglądy i że to jest dla nich jakąś wartością, być może tak zrobią. Mhm. A Robert Biedroń będzie jedynką w Warszawie, tak? Tak. Mhm. I pani wygra z Robertem Biedroniem. Nie wiem, czy to będzie ten sam okręg. To dopiero byłoby coś.
pani nie chce kandydować i wygrywa z Biedroniem, który niczym innym nie marzy niż to, żeby on i Krzysztof Śmiszek weszli do Parlamentu Europejskiego. Robert Biedroń marzy o tym, żeby odnowić swój mandat, dlatego że zasiada we frakcji SND, która to frakcja w Europarlamencie jest frakcją rządzącą. To jest tam rządzi i PP i SND, czyli na nasze Platforma Obywatelska PSL razem z Co się stało Robertowi Biedroniowi, że zmienił zdanie w sprawie paktu imigracyjnego? Najpierw zagłosował za przyjęciem tego paktu, który zakłada również karanie tych państw, które nie chcą przyjmować przymusowo rozdzielanych imigrantów, ale później złożył wniosek, że on się pomylił i on by chciał się wstrzymać. Dlatego, że głosował niezgodnie z rekomendacją swojej frakcji właśnie, czyli się wyłamał, dlatego, że uważa, że nie rekomendacja frakcji była za tym, żeby głosować za. To jest 7 głosowań. Te głosowania inaczej wyglądają w Europarlamencie niż u nas. I tam jest procedura zmieniania głosu, bo to głosowanie jest skomplikowane. Ale już do brzegu. Wstrzymał się i wstrzymali się wszyscy reprezentanci Nowej Lewicy, dlatego że uważamy, że Solidarność Europejska w przypadku, kiedy na przykład znowu byłaby taka sytuacja jak w Polsce w 2020 roku po wybuchu wojny w Ukrainie, że jest duża grupa uchodźców do Polski, to wtedy my byśmy potrzebowali Solidarności, ale nie zgadzamy się z kolei na ten mechanizm, który jest mechanizmem przymusowym. I dlatego się wstrzymaliśmy. Włodzimierz Cimoszewicz, Marek Belka mają kandydować z waszych list. Oni głosowali za parlament, za przymusową relokacją i za karami. Zobaczymy jeszcze, jak będzie z listami. Tak jak mówię, rozmawiamy o tym cały czas. Mm-hmm. Jakim sposobem w takim razie oni są rozważani, żeby być liderami waszych list? A mówił to nie kto inny jak Włodzimierz Czarzasty w tym studiu. No tak jak powiedziałam, ja z kolei, zastanawiamy się nad tym, jaka powinna być strategia w tym wyborach. Chce pani naprostować teraz Włodzimierza Rozmawiamy o tym cały czas, jak powinna, absolutnie nie naprostować, tylko że nie wiem dokładnie, kiedy była data tej wypowiedzi, a ja... Proszę pani, poniedziałek, to był ostatni poniedziałek. Rozumiem, to jest poniedziałek niedługo po wyborach samorządowych, w związku z tym cały czas mamy analizy, spływają nowe dane i informacje co do tego, w jaki sposób powinniśmy zachowywać się w wyborach do Europarlamentu. Kiedy była pani ostatni raz w siedzibie Lewicy? W zeszłym tygodniu. Mhm. Pani pisała, że reklamy wielkopowierzchniowe to rak na tkance polskich miast. A Ireneusz Małek z zarządu wspólnoty przy ulicy Złotej 7, to jest właśnie wasza siedziba. Tak, z Konkurencyjnego Komitetu Wyborczego. Mówi tak, reklama oszpeciła fasadę budynku. Do 15 października temat nie był poruszany ze względu na sytuację polityczną w kraju, no ale jak PiS został odsunięty, uznaliśmy, że już można i co? Szybko się okazało, że Lewica stała się partią władzy i nie chce zdjąć reklamy. Oszpeciliście zabytkowy budynek w centrum Warszawy i nie chcecie tego naprawić. Dobrze, to już wyjaśniam. Będziemy zdejmować to jest oklejenie okien. Tę zgodę uzyskaliśmy od Rady Miasta, która to wynajmuje ten lokal, dlatego że to jest lokal miejski, no, tak jak wszystkie partie polityczne. My mamy przydzielane takie lokale. I to była decyzja Rady Miasta i konserwatora zabytków, bo ten budynek jest rzeczywiście pod ochroną konserwatora. Ale jeżeli jest taka decyzja, absolutnie się do niej dostosujemy. No, ale wspólnota już dawno mówiła, żebyście zdjęli, a wy nie. Wy twardo, no way. Mówiła to może z miesiąc temu? Nie, przepraszam. Po 15 października już mówiła. Po wyborach. To jest po 15 października. Jeżeli miesiąc mamy... temu też jest po 15 października, prawda. Ale... Dobrze. Dobrze, ale o co nam chodzi? Zdejmujemy te okleiny, tak. Dobrze. Pytam o to wszystko, bo to jest, niech się pani nie gniewa, przykład drobnej, ale jednak hipokryzji. No pani walczy z reklamami wielkopowierzchniowymi, a chyba, że dotyczy to Lewicy, to wtedy nie. To jest okleina okien, na którą mieliśmy zgodę. Okien. Będziemy ją zdejmowali, nie mam tutaj żadnego więcej do dodania. Dobrze. Co to w ogóle jest? Co się z panią stało? Najpierw... Nie chcę używać sformułowania podkuliła pani ogon, bo to może być różne obraźliwe, no ale poszła pani do Canossy, to ładniejsze. Poszła pani na kolanach? Nie. Do Canossy, do marszałka Hołowni, przebijąc się w piersi, wręczając marszałkowi kwiaty, że go pani przeprasza. To był chyba Henryk Brodaty? Widzę, że jednak lekcje historii się przydają. Dobrze. Ale z tego co pamiętam, to dobrze na tym wyszedł. No, nie, owszem, on na tym dobrze wyszedł. Myśli pani, że pani zostanie cesarzem? Nie, myślę, że nie. To bardzo ciekawe, bo teraz też pani się na wszystko zgadza.
co zostało z lewicy tak naprawdę? No bo jeżeli teraz to jest pytanie serio, na koniec możemy sobie, mogę panią poprosić o opinię, bo ja jestem autentycznie ciekaw tego, co wymyślicie po tych wyborach. Okej, nie będę się już pastwił, że ponieśliście tam porażkę, ale sami widzicie, że jesteście no, między Scylną a Charybdą, no, że Tusk, który mówi, że on jest za aborcją, zabiera wam elektorat, a cały elektorat socjalny i tak już poszedł głosować na PiS. To po co lewica? Po to, żebyśmy wprowadzali takie rozwiązania jak ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, czyli na przykład urlop dłuższy dla rodziny wcześniaków. Proszę bardzo, skrócony Donald czas Tusk, proszę pracy. Pani, rozdaje pieniądze, rozrzuca je z helikoptera. Dla budżetu. Jak to oni pieniądze, kiedyś mówili. Dodatki przecież dla osób, opiekunów osób z niepełnosprawnościami. To są rozwiązania, których bez nas by nie było, dlatego że bez lewicy nie byłoby rządu. Babciowe. 9 miliardów. Być może by te pomysły wyparowały z głowy tych, którzy by byli w koalicji, gdyby tam nie było lewicy, ale lewica jest i tego dopilnuje. I także dopilnuje budowy mieszkań na tani wynajem. To się okaże, bo jakoś nie wydaje mnie się, że. Ja wiem, że to jest trudno pokazać, że to jutro czy pojutrze, dlatego że nie buduje się budynków z jutra na pojutrze. Tylko wie pani, łatwiej byłoby, gdyby była ustawa i za tą ustawą poszły pieniądze. To wtedy ja bym nie czepiał się, że tych mieszkań nie ma już. Że nie ma 300 tysięcy mieszkań w ciągu, nie wiem, 3 miesięcy. Bądźmy poważni, ale wy nie zagwarantowaliście w budżecie ani złotówki. Nieprawda. 5 miliardów złotych jest przeznaczone na ten program. Na docelowo do 2030 będzie to 10 miliardów rocznie, bo będzie program. O 1 miliard rosły wydatki. Jeżeli pani mnie nie wierzy, to niech pani spyta ministra Kukuckiego, waszego ministra. Tak, właśnie go pytałam o to. Te miliardy to jeszcze jest spuścizna starego pisowskiego programu, z którego minister Kukucki, kiedy był wiceprezydentem, pani nawet nie zna dokonań własnego wiceministra. Ależ oczywiście znam, byłam nieraz we Włocławku i dobrze wiem, że rzeczywiście z tego programu wybudował te mieszkania. Tak, z pisowskiego ale programu. Ale w tej chwili już nie ma PiS-u pisowskiego programu. I mamy inny program. I to już nie jest, i to jest program ministra Kukuckiego. Dobra, a co pani czyta? Bo to jest już ostatnie pół minuty rozmowy, więc może pani się czytam popisać. Czytam programy wyborcze Partii Europejskiej w tej chwili. Świetna głównie Partii Europejskich Socjalistów. To rozumiem, przygotowuje się do wyborów do to rozumiem na bezsenność. I nie, robi pani zdjęcia dzikom. Tak, robię. Na Mokotowie pojawiły się dziki. Czekam, aż się pojawią łosie. Tam już są lisy też, łasice. Kuny, jenoty. Żyjemy w dżungli, proszę państwa. Ale właśnie, bo widzimy. Ale rzeczywiście to i to u pani pod domem są te dziki. U mnie nie ma. No to jak już sugeruje pan jakąś tezę, że to może ja przyciągam dzikie zwierzęta. Może tak być. Henryk Brodaty, Dzikie Zwierzęta, Anna Maria Żukowska. Wszystko to razem było dzisiaj w naszym studiu. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję bardzo, Kłaniam dziękuję się, do widzenia.